pełnosprawny, no to byłem aktywny bardzo. No a teraz no, po wypadku, no to moja aktywność zniknęła. No. Do pewnego czasu przyjaciele i bliscy chcieli pomagać, ale to z czasem mija, no, ta chęć ich mija. Ale no tutaj dzięki programowi to ja jestem coraz bardziej aktywny. Uważam, że osoba z niepełnosprawnością jak najbardziej może liczyć na sąsiadów, ludzie chętnie pomagają. Czasem jest tylko problem z tym, aby dowiedzieć się o tych potrzebach, o tych osobach, że one takie potrzeby mają. Brałem udział w szkoleniu przeprowadzonym w ramach projektu przez panią pielęgniarkę, co w sumie tylko podwyższyło jeszcze moje kwalifikacje i wiedzę. Ponad 1 z 10 mieszkańców województwa zachodniopomorskiego zmaga się z aktywnościami dnia codziennego. Teraz strona i aplikacja mobilna bezpośrednio łącząca użytkowników pomaga im nawiązać kontakt z osobami, które mogą pomóc. Wsparcie jest na wyciągnięcie ręki. Aplikacja wyświetla lokalizację najbliższego opiekuna i śledzi każdą wykonaną usługę. Poza rozwiązaniami cyfrowymi i treningami, projekt pomoże też w wyremontowaniu 20 mieszkań w różnych miastach, co polepszy warunki mieszkańców znajdujących się w niekorzystnej sytuacji i poprawi ich jakość życia.